Witajcie, kochani. Do nagrania tego filmiku zabieram się już któryś raz. Jest to filmik, który jest ważny, który jest bardzo potrzebny. Natomiast nagranie go przychodzi mi z niemałym trudem tak naprawdę. I zaraz wytłumaczę wam czemu. Zacznijmy może jednak od tego, że nie było mnie tutaj już jakiś czas ze względu na to, że mam po prostu ostatnio bardzo, bardzo dużo zajęć związanych z odpisywaniem wam na posty. Oczywiście to jest cudownie, że piszecie do mnie mnóstwo listów, mnóstwo wiadomości, mnóstwo maili. To fantastyczne, że mi ufacie, że chcecie ze mną rozmawiać. Jest to dla mnie bardzo budujące. Natomiast prawda jest taka, że poświęcam temu bardzo dużo czasu i uwagi kosztem kanału. Bo jak pewnie się domyślacie, żeby przygotować dobry materiał psychoedukacyjny, wymaga to dużo uwagi, dużo poszukiwań w sieci, znalezienie odpowiednich materiałów, przygotowanie tych materiałów, obrobienia ich, sporządzenie notatek, a następnie przekazania. Więc tak naprawdę nie jest to wcale taki krótki proces, jak mogłoby się niektórym wydawać, że po prostu siadam i sobie mówię, bo takie filmiki owszem też nagrywam o emocjach swoich. Natomiast jeśli jest to filmik wymagający wiedzy merytorycznej, to jakby gdzieś tam z tyłu dzieje się bardzo dużo rzeczy, zanim wy faktycznie ten materiał zobaczycie. A że staram się, żeby materiały, które przygotowuję, miały jak największą wartość psychoedukacyjną, staram się to po prostu robić najlepiej, jak potrafię. Podobnie, najlepiej, jak potrafię, staram się wam udzielać porad. Jak wiecie, poza właśnie misją psychoedukacyjną, przyjęłam na siebie misję ex-ina trochę, czyli eksperta przez doświadczenie. Staram się zatem udzielać porad i coachować osoby, które mają problem i nie potrafią się odnaleźć w swoich relacjach z hadem lub borderline, które po prostu chcą pogadać z kimś, kto ma już doświadczenie i wiedzę na temat swojej choroby, swojego zaburzenia, ponieważ po prostu dużo z tym jest. I takim osobom staram się pomagać. Piszą też do mnie najczęściej rodziny osób z problemami, które również chciałyby się dowiedzieć, w jaki sposób sobie radzić z osobą chorą czy zaburzoną. Jak wiecie, od lat zajmuję się tym zagadnieniem. Zgłębiam je na ile potrafię, bardzo dużo czytam, bardzo dużo rozmawiam z innymi ludźmi, cały czas się dokształcam, zarówno właśnie w tej warstwie psychologicznej, coachingowej, związanej na przykład z terapią behawioralno-poznawczą, która mnie fascynuje, też z programowaniem neurolingwistycznym, które jest fajne w przypadku na przykład radzenia sobie z fobiami. Cały czas jakby rozwijam siebie po to, żeby móc pomagać owocnie wam, no i też dlatego, że sprawia mi to dużo radości. Kiedy piszecie do mnie wiadomość, często również jest to pytanie bardzo ogólne, ponieważ nie wiecie od czego zacząć i już zaszedł ważny proces, że podjęliście decyzję, że piszecie, tak? W momencie, w którym otrzymuję ogólną wiadomość, następuje proces dowiedzenia się, o co dokładnie chodzi w danej sytuacji. Trzeba ją przeanalizować, trzeba zbadać, trzeba dopytać. Często tak naprawdę wymaga to bardzo długiego czasu, zanim uda mi się z kimś dojść do porozumienia, na czym dokładnie polega problem. Zwłaszcza jeśli odbywa się to w ramach konwersacji, dajmy na to na Messengerze albo przez czat na fanpage'u. Zauważyłam też taką rzecz, która absolutnie nie dotyczy wszystkich z was, ale się zdarza, że ludzie nie zastanawiają się nad tym dokładnie, o co chcieliby zapytać i pytają trochę tak na zasadzie mam problem, proszę o rozwiązanie, klik. Często wtedy takie rozmowy toczą się bardzo długo i zapętlają się, ponieważ jakby dana osoba nie do końca, mam wrażenie, przyjmuje wiadomości, które otrzymuje. Rozmawiałam sobie na ten temat z paroma mądrymi osobami, żeby dowiedzieć się, jak rozwiązać taki problem. I usłyszałam coś, co dało mi do myślenia, że ludzie mają tendencję do większego angażowania się w rzeczy, w które w ten czy w inny sposób zainwestują. I te osoby doradzały mi, mówiąc: pani Małgosiu, zasadniczo ludzie powinni czuć, że inwestują w relacje,
terapeutyczną, coachingową, jakąkolwiek, ponieważ inaczej nie czują do końca tego zaangażowania i po prostu nie wchodzą mocno w proces. Jak wiecie, jestem osobą, która bardzo stara się pomagać innym bezinteresownie. Robię to nie tylko w życiu tutaj internetowym, zawodowym, ale też prywatnym. Wierzę w to, że dobro, które dajemy, wraca do nas zwielokrotnione. Wierzę w dobrą karmę. Natomiast powiem szczerze, że dużo myślałam na temat właśnie tej porady i doszłam do wniosku, że coś w tym jest. A zatem od tej pory chciałabym wprowadzić opłaty za porady, których Wam udzielam. Nie mam absolutnie zamiaru stosować tutaj żadnego zdzierstwa. Będą to opłaty raczej symboliczne i mające na celu dać do myślenia danej osobie, czy ona naprawdę chce zainwestować w ten proces i w tym procesie być. Żeby uniknąć sytuacji, gdzie ktoś po prostu pisze z powodu impulsu, bo na przykład mu się nudzi, a potem faktycznie nie chce być w danym procesie, gdzie podejmuje decyzje pochopnie, nieświadomie, w jakikolwiek sposób. Tego chciałabym unikać, ponieważ jest to tak naprawdę wtedy ze stratą zarówno dla mnie, jak i dla Was. A ten czas, który w ten sposób tracę, próbując rozmawiać z osobą, która faktycznie jakby nie chce być w procesie, mogłabym wykorzystać dużo lepiej, poświęcając osobie, która jest świadomie w procesie, chce się czegoś dowiedzieć, chce się nauczyć, chce coś w sobie zmienić. Bo tutaj ta chęć zmiany i ten właśnie zapalnik do zmiany jest najważniejszy. W związku z powyższym, jak już mówiłam, porad będę od tej pory udzielała odpłatnie i tylko drogą albo telefoniczną, i tutaj mam na myśli zarówno Messengera, wideorozmowy, Skype'a, czy w jaki inny sposób możemy to ustalić, lub przez maila. Nie na czacie. Na czacie oczywiście będę Wam odpisywać, natomiast jeśli chodzi o poradnictwo, będę prosiła o napisanie maila, ponieważ wtedy mamy całą sytuację opowiedzianą od początku do końca, co ułatwia i mnie zrozumienie całej sytuacji i Wam skupienie myśli, o co konkretnie chcecie zapytać. To się po prostu wtedy nie rozwleka. Jeśli chodzi o cennik, jak już powiedziałam, nie mam zamiaru bawić się tutaj w zdzierstwo. Cennik wrzucę Wam na dół i również zaktualizuję niedługo stronę. Tam też będziecie mogli cennik znaleźć. Jeśli chodzi o sytuację, w której czujecie, że potrzebujecie mojej pomocy, jednak Wasza sytuacja finansowa jest taka, że naprawdę nie pozwala na to, żeby uregulować choćby drobną sumę, to oczywiście nie stresujcie się tym, napiszcie, na pewno znajdziemy wspólnie jakieś rozwiązanie, bo jak już powiedziałam, chodzi tutaj tak naprawdę o to, żeby była po Waszej stronie wola i chęć współpracy i to jest dla mnie najważniejsze, żeby po prostu ten proces był dla Was świadomy. Natomiast jak już mówiłam, każde rozwiązanie możemy wypracowywać razem w sposób indywidualny. Jeśli chodzi o potencjalną możliwość otrzymania rachunku, tak, oczywiście taka możliwość będzie, ponieważ dopóki nie pojawi się nam fundacja, a ona cały czas niestety jest na etapie rejestracji w KRS-ie, będę Wam świadczyła usługi po prostu poprzez działalność nierejestrową. Także tak, rachunek oczywiście można wystawić, jednak wtedy konieczne będzie podanie Waszych danych do faktury. Nie VAT-owskiej, ale faktury. Mam nadzieję, że zrozumiecie moje stanowisko, dlaczego podjęłam taką decyzję. Na ten moment ta decyzja wydaje mi się słuszna, chociaż jak powiedziałam, jest dla mnie trudna. Natomiast jest to też ważne, żeby umieć stawiać sobie granice. Staram się mówić innym o tym, żeby umieli stawiać zdrowe granice. Ja sama również się tego uczę w procesie z Wami. Ponieważ stawianie granic oznacza dawanie szacunku sobie i innym, a to jest najistotniejsze. I to również chciałabym w ten sposób wprowadzić. Jeśli chodzi oczywiście o Wasze komentowanie filmów, czy na stronie, na fanpage'u,
czy tutaj na kanale. Tutaj oczywiście nic się nie zmienia. Jeśli chcecie napisać wiadomość na Messengera towarzysko, również zapraszam. Natomiast pamiętajcie o tym, że nie mam po prostu bardzo dużo czasu na takie pisanie, ponieważ po prostu jestem w tym momencie bardzo zajęta tym, czym widzicie. W związku z czym proszę Was o wyrozumiałość, proszę Was o zrozumienie i mam nadzieję, że nasza współpraca będzie się dalej fajnie układała, że będę w stanie Wam jak najlepiej pomagać, żebyście czuli się komfortowo i żebyście również przekraczali dalej swoje, że tak powiem, problemy i żebyśmy umieli sobie razem z nimi fajnie radzić. Trzymajcie się, kochani. Zapraszam Was w takim razie serdecznie również na priwa, gdzie wtedy ustalimy sobie wszystko indywidualnie. Trzymajcie się, pa!